Witam. Dzisiaj postaram się przedstawić wszystko i za Nagi, i za nami. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, na których kiedyś rzuciłem i za nami i teraz płacą mi pieniądze. A to jest Alive, gość, który zrobił mi nowy awatar. Dziękuwa. Izanagi i Izanami są to techniki, które poświęcają Sharingana, aby uzyskać jakiś cel. Przedstawię wam najlepiej jak potrafię, co można osiągnąć za pomocą jednego, tak i drugiego genjutsu. Zaczniemy chronologicznie, bo od Izanagi, które zobaczyliśmy znacznie wcześniej w anime. W przypadku normalnego genjutsu użytkownik nakłada iluzję na zmysły celu, co powoduje, że ofiara karmiona jest fałszywymi obrazami i szerzej mówię o tym w odcinku Wszystko o genjutsu. W każdym razie w przypadku Izanagi użytkownik nie stosuje iluzji na przeciwniku, a na rzeczywistości, co z kolei pozwala mu kontrolować ją tak długo, jak Izanagi jest aktywne. Najczęściej było stosowane do obrony przed otrzymaniem jakichś obrażeń, czy nawet śmierci. Gdy tak się dzieje, zranione ciało znika niczym iluzja, a nieuszkodzona natychmiast się materializuje w miejscu poprzedniego. W anime nawet zostało pokazane, jak użytkownik tej techniki użył jej, aby przywrócić do życia swoich towarzyszy zamiast siebie. Izanagi to technika opierająca się na Banbutsu Sozono Jutsu, czyli techniki kreacji wszystkich rzeczy, która była używana przez Hagoromo do przekształcania wyobraźni w rzeczywistość. Wyjaśnione zostało to tak, że wykorzystuje się energię duchową, która stanowi podstawę uwolnienia yin, do tworzenia formy z nicości. Następnie wykorzystując energię fizyczną, która z kolei stanowi podstawę uwolnienia yang, można tchnąć życie w poprzednią formę. Członkowie klanu Uchiha, jako że są potomkami właśnie mędrca sześciu ścieżek, wykorzystują Izanagi wraz ze swoim Sharinganem, aby na krótki moment kontrolować rzeczywistość, ale ceną tej kontroli jest ślepota oka, z którego technika została rzucona. Aby przywrócić wzrok, trzeba przebudzić Rinnegana, a z racji, że przez długi czas nie było wiadomo o takiej opcji, ani nawet jak przebudzić Rinnegana, to klan Uchiha uznał Izanagi za Kinjutsu. Klan ten posiada oczywiście tylko połowę czakry mędrca, a co za tym idzie, mogą utrzymać aktywne Izanami tylko przez kilka sekund. Żeby zwiększyć czas trwania techniki, należy posiadać drugą część czakry, która należy oczywiście do klanu Senju. Danzo Shimura jest przykładem, jak to działa, ponieważ miał zarówno wszczepione Sharingany klanu Uchiha, jak i komórki klanu Senju, co pozwalało mu na używanie Izanagi przez minutę. Jest to znaczny boost, jednak nie jest to wcale tak dużo, dlatego ma on aż 10 Sharinganów, co daje mu oczywiście 10 minut używania Izanagi, nie wliczając w to przerw pomiędzy używaniem tej techniki. Minusem w tym przypadku jest to, że nie jest on z klanu Uchiha, więc z każdym użyciem Izanagi również spada znacząco czakra Danzo. Dużo lepiej działa to u Obito, który również posiadał komórki Senju, no i oczywiście jest z klanu Uchiha, co pozwala mu utrzymać znacznie dłużej Izanagi niż w przypadku Danzo. Izanagi także nie różni się od innych technik Sharingana, ponieważ można go zaprogramować, aby technika się aktywowała w określonych warunkach. Madara właśnie tak postąpił, aby cofnąć jego śmierć po tym, jak został pochowany, co pozwoliło mu na przywrócenie się do życia, o czym nikt nie wiedział. Jak więc widać, Izanagi jest to dość mocno technika defensywna, która pozwala uniknąć obrażeń czy w gorszej sytuacji śmierci. Przejdźmy teraz do Izanami, który jest odpowiednikiem Izanagi, ale bardziej ofensywnym. Izanami zostało stworzone na potrzeby zatrzymania Izanagi, ponieważ członkowie klanu Uchiha nadużywali tej techniki, aby uciec od niepożądanych skutków swoich działań. Nie było to wielkim problemem, gdy używała tego jedna osoba, ale kłopot powstawał, gdy nagle więcej niż jedna osoba używałaby Izanagi, ponieważ zaczynali wtedy oni walczyć pomiędzy sobą, aby osiągnąć lepszy cel, co za tym idzie, klan Uchiha robił to co zwykle, wybijał sam siebie. A z racji, że użytkownicy Sharingana są odporni na większość genjutsu, to na potrzeby tego zostało utworzone Izanami, aby karać takich użytkowników i uratować ich przed własną arogancją oraz ucieczką od konsekwencji. No, z Shisuin to nie zadziałało. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo związane z używaniem takiej techniki, która ma zarówno drogę ucieczki, to także uznano ją za kinjutsu. Izanami jest to również genjutsu, tylko te wpływa na cel poprzez fizyczne odczucia dzielone pomiędzy ofiarą a użytkownikiem w celu wykonania iluzji. Jest to też nietypowe genjutsu, które używane jest nie na wrogu, a na osobie, którą chce się uratować. Podobnie do poprzedniej techniki, jeśli użytkownik użyje tej zdolności, oko, z którego zostało użyte, oślepnie. Nie wiadomo jednak, czy przebudzenie Rinnegana spowodowałoby ponowną zdolność widzenia, choć raczej tak.
Itachi stwierdził, że Izanagi i Izanami tworzą parę, ale w przeciwieństwie do Izanagi, który jest zdolny do zmiany przeznaczenia, to właśnie Izanami jest tą techniką, która o tym decyduje. Aby rozpocząć Izanami, rzucający technikę używa swojego Sharingana, aby zapamiętać fizyczne odczucia zarówno swojego ciała, jak i ciała przeciwnika. Później należy odtworzyć to samo wrażenie i zapamiętać za pomocą Sharingana ten właśnie moment. Następnie Izanami nakłada i łączy te dwa identyczne doznania cielesne, a także upływ czasu między nimi, aby stworzyć nieskończoną pętlę wydarzeń, która porywa świadomość ofiary. Te chwile nie muszą być pojedyncze. Użytkownik może użyć kilka różnych doznań, które będą powtarzane tak długo, jak Izanami jest aktywne. Czym więcej takich zapamiętanych momentów i powtórzeń w Izanami, tym większa szansa na pomyślne użycie Izanami oraz oczywiście ofiara doświadczy więcej wrażeń. Gdy przeciwnik jest pod wpływem techniki, stoi nieruchomo, a pętla zdarzeń nieustannie odtwarza się w jego głowie. Zawsze gdy pętla się powtarza, wszystkie fizyczne obrażenia są resetowane do stanu sprzed rozpoczęcia pętli, ale pozostałości odciętych części ciała nie znikają. Iluzja rzucającego Izanami także resetuje jego obrażenia, a nawet ślepotę związaną z tą techniką. Nawet jeśli ofiara uświadomi sobie, że jest pod wpływem takiej techniki, nie jest w stanie z tym nic zrobić, ponieważ jeśli postara się o inne działanie niż w poprzednich pętlach, to dostosuje się ona do nowych wydarzeń i zmusi ją do doświadczenia wrażeń zapamiętanych przez rzucającego. Jedyną opcją na ucieczkę z tej pętli jest zaakceptowanie swojego losu, a nawet w anime pokazano, że nie ma innego sposobu na cofnięcie tej techniki, nawet przez kogoś, kto posiada całkowitą kontrolę nad swoją czakrą i próbuje użyć Genjutsu Kai. Iluzja rzucającego wydaje się też mieć świadomość, ponieważ Itachi reagował na decyzję Kabuto, a nawet kręcił głową, gdy ten próbował po raz kolejny wydostać się z pętli. Iluzja również będzie ciągle przypominać ofiarze, by ta przyjrzała się bliżej sobie i przyznała się do błędu, ponieważ dopóki tego nie zrobi, nie wydostanie się z genjutsu. I w zasadzie to tyle z głównego opisu, ale jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany tematem, to mam dla was jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, sam zawsze miałem problem z zapamiętaniem, które to Izanagi, a które Izanami, w końcu nazwy są podobne. Wymyśliłem więc bardzo, ale to bardzo durne porównanie, które utkwi w głowie i nie będzie z tym problemu. Więc są cztery osoby: Janek, Andrzej, Stachu i Iza. Chłopaki postanowili oglądać Naruto na telewizorze, a Iza zapytała, czemu oglądają chińskie bajki. Chłopcy chcieli ją zabić za tą zniewagę, ale Iza zrzuciła z siebie ciuchy i uniknęła konsekwencji, bo wiecie, Izanagi, naga Iza. Jezu, jakie to suche. Natomiast jeśli Iza siedzi z nami, chłopakami, to znak, że zrozumiała swój błąd i prawdziwym powołaniem jest oglądanie Naruto. W głębi duszy to wiedziała, bo wiecie, Iza z nami, Iza nami. Boże, jak mnie w środku ściska, jak to mówię, ale może zadziała na wasze umysły i będziecie mogli odróżniać bez problemu. Poza tymi pokracznymi wyjaśnieniami jest jeszcze jedna ciekawostka, którą być może zauważyliście, a może nie. Mianowicie początkowo użycie Izanagi powodowało ślepotę, ale poprzez zamykanie powiek, tak jak to było w przypadku Danzo. Natomiast w momencie, gdy Izanami zostało przedstawione jako zmiana oka na białe, Izanagi także symbolizowano białym okiem. A waszym zdaniem, która opcja jest fajniejsza? Bo moim lepiej jakby Izanagi zamykało oko, a Izanami zostawało białe. Łatwiej byłoby odróżnić. Ostatnią rzeczą jest zaczerpnięcie Izanagi i Izanami z mitologii. Mówiliśmy z Tuśkiem o tym w odcinku dotyczącym inspiracji i nawiązań, ale powtórzę to tutaj. Izanami wraz z bratem, a później mężem Izanagi, stworzyła wyspy i bóstwa Japonii. Podczas porodu została śmiertelnie poparzona, co spowodowało, że udała się do Yomi, krainy ciemności. Izanagi pogrążony w rozpaczy porąbał dziecko na kawałki, to dziecko nazywało się Kagutsuchi, a następnie podążył do Yomi, błagając żonę, aby ta powróciła do świata żywych. Zgodziła się ona pod warunkiem, że mąż na nią nie spojrzy, ale ten nie dotrzymał obietnicy i gdy tylko zobaczył jej rozkładające się ciało, zaczął uciekać. Żona chciała go za to zabić, jednak temu się udało uciec, a następnie przekleła go, mówiąc, że zabije 1000 osób dziennie, na co Izanagi powiedział, że dzięki niemu narodzi się 1500 dzieci każdego dnia. Gdy Izanagi wrócił do świata żywych, umył się w strumieniu, wtedy gdy oczyścił lewe oko, narodziła się Amaterasu, bogini słońca. Gdy czyścił prawe oko, narodził się Tsukuyomi, bóg księżyca, a gdy czyścił nos, przyszedł na świat bóg burzy, Susano. Na końcu jeszcze Izanagi oddał władzę nad światem dla Amaterasu i odszedł z tego świata. Jak więc widzicie, część historii jest zmieniona, ale też spora jej część jest przerobiona na świat Naruto. Kagutsuchi, nazwa techniki Sasuke, Amaterasu, bogini słońca, a w Naruto płomienie. Tsukuyomi, bóg księżyca, w Naruto nieskończony Tsukuyomi też miało dużo wspólnego z księżycem.
I wreszcie Susanoo, bóg, który powstał z nosa, a w Naruto każde Susanoo ma ten duży kinol. Fajnie, że zostało przedstawione, jakoby Izanagi kiedyś było bardzo nadużywane, ale zostało jednocześnie sprowadzone do parteru przez Izanami, ponieważ obie te techniki są cholernie OP i dla większości jest to coś nie do przeskoczenia. Na serio, w walce 1 vs 1 Izanagi daje ci możliwość zaskoczenia wroga i zabicie go. Nie liczymy fabularnej walki Danzo, gdzie ten marnował Izanagi jakby miał 1 IQ, już nawet nie 2. Izanami za to rzuca na ciebie genjutsu i robi z ciebie dobrego człowieka, takie przyspieszone talkno jutsu. Świetnie więc, że postanowiono użyć tego tylko kilka razy, bo cena jednego oka za życie nie brzmi jakoś strasznie tak naprawdę.